Witam wszystkich. Otwieramy 55. sesję Rady Miejskiej w Tworzach. Witam pana burmistrza, radnych, sołtysów, komendanta straży miejskiej, dyrektora domu kultury, kierowników referatów oraz mieszkańców. Proszę państwa, dzisiejsza sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym. Porządek obrad jest przed państwem. Proszę, przechodzimy do punktu drugiego. Przedstawienie porządku obrad. Nie mamy. Porządek obrad jest następujący. Pierwszy punkt, otwarcie sesji. Drugi punkt, przedstawienie porządku obrad. Zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany. Trzeci punkt, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Korszyn na lata 2014-2020. Czwarty punkt, interpelacji i zapytania radnych i sołtysów oraz odpowiedzi. I piąty punkt, zamknięcie obrad sesji. Proszę państwa, wystąpiła konieczność podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2020 w związku z koniecznością zwiększenia środków na budowę hali widowiskowo-sportowej w Korszach do kwoty najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na wykonanie wyżej wymienionego zadania. I dlatego te materiały udostępnione zostanie podjęta po prostu przedstawiony projekt tej uchwały dzisiaj. Czy są do punktu drugiego przedstawienie porządku obrad jakieś wnioski do zgłoszenia? Jeżeli nie ma, przechodzimy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Korsze na lata 2014-2020. I proszę tutaj o przedstawienie projektu tej uchwały. Żeby zanim podejmiemy, zacznę omawiać objaśnienie do tej uchwały i uchwałę na zmianę. Budowa hali widowiskowo-sportowej w Tworzach wraz z przebudową części przylegającego budynku wraz z finansowaniem. Cena brutto oferty za roboty budowlane najniższa 7 970 044 zł. Do oferty tej ceny za roboty budowlane należało dodać jeszcze skumulowaną wartość kosztów finansowych brutto. I te koszty finansowe brutto zostały obliczone według stawki IGO 3-miesięcznych, który wynosił na koniec września 2,24% plus prowizja 3% od banku. Kredyt miał wynosić 5,24%, jeżeli by stawka IGO się utrzymywała cały czas na tym samym poziomie. Wiemy, że te koszty finansowe, one będą oscylowały i będą uzależnione od stawki IGO 3-miesięcznej, który zawsze będzie brał pod uwagę na koniec każdego miesiąca. Ta kwota wzięta do oszacowania danego zadania wyniosła 3 373 021 zł 61 groszy. Ta kwota wynika również z tego, że przy wzięciu oferty 7 970 400 zł nie uwzględnione są środki dotacyjne, jak również środki, które pomniejszą środki gminne o zwrot podatku VAT. A więc cała kwota 7 970 400 zł jest wzięta do kalkulacji do oferty. I w związku z tym brutto cała oferta ryczałtowa na całość zadania wynosi z podatkiem VAT 11 343 421 zł i 61 groszy. I też w tym VAT jest 1 490 400 zł. Dlatego też przy złożeniu takiej oferty i podjęciu i analizie całego zadania należało przyjąć do budżetu kwotę 11 343 421 zł 61 groszy. Plus jeszcze 200 tysięcy należało dodać do tego zadania jako obsługę inwestycji, tak? Więc nadzoru tego nadzoru. I tak zostało to ujęte w wieloletniej prognozie finansowej.
całe to zadanie, jak Państwo otworzą na przedsięwzięcia, bo może od tego załącznika byśmy zaczęli, otwierając na pozycję budowa hali widowiskowo-sportowej, uwzględnione jest 11 milionów całkowitych łącznych nakładów finansowych, 11 543 421 zł 61 groszy. Rozliczono to w ten sposób, że w roku 2014, 15 i 16 założona została kwota dotacji. Więc 400 tysięcy mamy otrzymać dotacji, więc na razie to jest przyrzeczenie. 400 tysięcy dotacji, 300 tysięcy dotacji i 747,60 też dotacji. W tych kwotach w 15 i 16 roku uwzględniono raty, które byśmy spłacali do danego banku po 24 tysiące. Następne kwoty rok 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 uwzględniają spłaty odsetek i w tych i również 24 tysiące rat. Natomiast limit 2021, od 2021 do 2025 zakładamy raty kredytu wraz z odsetkami. Więc to jest taki sposób finansowania. Panie Radny, Pan doskonale wie, że mamy deficyt dotyczący budżetu całego roku i mamy deficyt przejściowy, na który braliśmy kredyty krótkoterminowe w rachunku bieżącym, tak jak w każdym budżecie domowym tak funkcjonuje. Tutaj też to funkcjonuje. No ja to powtarzam, że to jest właśnie ten deficyt, na który bierzemy i zaciągamy kredyty krótkoterminowe. I jeszcze wrócę do tych założeń dotyczących danej inwestycji. Wspomniałam Państwu tą najbardziej kosztowną inwestycję w środkach o koszty. Natomiast jeżeli sytuacja jest taka, że my z przyrzeczonych pieniędzy nie będziemy dostawać się w 2015-2016, tylko mamy, jeżeli wyjdzie taka możliwość, podpiszemy umowę z Ministerstwem Sportu w roku 2014, a więc zaczynamy już w 2014 otrzymywać te środki. I to jest te minimum, które nam zaoferowano. I to jest 1 443 600 zł. Również VAT, który może być odzyskany od tej inwestycji, to jest 1 490 400 zł. Są to środki, które są można powiedzieć, w 99,9% pewne. Natomiast, jeżeli weźmiemy to pod uwagę, to wówczas nasza inwestycja, jeżeli chodzi o roboty budowlane, będzie wynosiła 5 036 400 zł. Dodamy do tego obsługę 200 tysięcy, to będzie 5 236 400. Wówczas odsetki nie będą wynosiły 3 373 021 zł 61 groszy, tylko w granicach 1 600 tysięcy. I no, natomiast nie przedstawiamy tego tak w wieloletniej prognozie finansowej, ponieważ nie mamy podpisanych umów. I tak jak oferta była złożona, tak musimy zabezpieczyć te środki maksymalnie. Jest to scenariusz najbardziej, tak powiem, niekorzystny, ale musimy to mieć, bo inaczej podpisać umowy ja nie będę mógł. I to jest cała filozofia tego, co chcemy przedstawić. Natomiast środki, tak jak Pani powiedziała, prawie w 100% są zapewnione, jeżeli chodzi o Urząd Marszałkowski, czyli Ministerstwo plus pozyskanie podatku VAT. I to jest wszystko. Dlatego dzisiejsze, bo gdyby inaczej było, to dzisiejsze spotkanie Rady czy posiedzenie Rady nie miało po prostu sensu. Ono jest potrzebne po to, żeby z inwestycją ruszyć. Tyle. 5 milionów, proszę, mamy w tym budżecie. Powiedział Pan, że budżet jest nienaruszany, tak? Można poruszać się w ramach tego budżetu.
I my, jeżeli chcemy coś do realizacji, pan powiedział, proszę mi powiedzieć, co mamy wziąć, tego mamy wziąć, tamtego mamy wziąć, proszę powiedzieć, czego pan chce. I pani radna, gdybym ja miała tą inwestycję finansować z budżetu tegorocznego lub przyszłorocznego lub z roku 2016, absolutnie takie zadanie byśmy nie mogli mieć. Dlatego bardzo długo szukaliśmy, to tłumaczyłem o tym mówiłem na poprzedniej sesji, rozwiązania takiego, które po pierwsze pozwoliłoby gminie funkcjonować zgodnie z ustawą o finansach publicznych, czyli nie przekraczać wskaźników, które są dopuszczalne w tej ustawie, a jednocześnie wykonać zadanie. Bo możemy czekać do 2025 roku na halę, ale myślę, że potrzeba społeczna jest, żeby to wykonać teraz. Dlatego znaleźliśmy projekt finansowy taki, gdzie zaczniemy tą halę, która będzie służyła mieszkańcom, składać od 2020 roku do 2025 roku. I to jest cały szkop. Natomiast dzisiaj prosimy o zmianę w to, żeby w budżecie znalazła się maksymalna kwota, żebym mógł taką umowę podpisać. Ale już tu pani Ania przecież tłumaczyła, i to chyba dwukrotnie to tłumaczyła, że mamy środki z zewnątrz, które... Milion 400. Po pierwsze, drugie 1 400 000 z VAT-u, więc pani pomyśli, to są po prostu 3 miliony. A to jednocześnie od razu spowoduje, że tych odsetek będziemy spłacali o wiele mniej. Więc nie 3 miliony, tylko 1,5 miliona. Dlatego ta inwestycja jest możliwa, żeby ją wykonać właśnie w ten oto sposób. Finansowy, w ten sposób, bo już taki montaż finansowy robiliśmy, jeżeli chodzi o się. I to jest całe milionowe. I tu więcej po prostu na ten temat się nie da powiedzieć. No nie da się powiedzieć, bo uprzedzaliśmy, mówiliśmy o tym. A myślę, że ta gwarancja Ministerstwa Sportu, tych 400 tysięcy na ten rok, bo wiele, powiedzmy, inwestycji wypadło lub w jakiś sposób nie będzie finansowane, zaproponowano nam i mamy to na piśmie. Więc chcemy inwestycje rozpocząć. Nie w celach związanych z wyborami, bo nie o to chodzi, ale po prostu jest naprawdę świetny moment, żeby te środki wykonać pracę budowlane, znaczy ziemię w tym roku i rozpocząć konkretną jedną z największych inwestycji. Gdzie jak Porsche. I ja uważam, że powinniśmy to zrobić. I nie ma obaw, że ta inwestycja będzie kosztowała 11 milionów. Tylko już wiemy, że zaraz inwestycja będzie kosztowała poniżej 8 milionów. Ale musimy mieć tą kwotę zapisaną, żeby mógł podpisać umowę, bo firmy, które zgłaszały swój akces wykonania tego zadania, no one podawały kwotę maksymalną. Ich to nie interesowało, jeżeli będziemy mieć tu 1 400 000, tu 1 400 000, tu 1,5 miliona, to nie zło. I musimy mieć całą kwotę. Ale my mamy tak skonstruowane umowy, projekty umów, że każda nasza wcześniejsza spłata będzie obniżenie odsetek i to jest wszystko. Że ja jestem przeciwna temu przedsięwzięciu w tym roku, żeby podjąć tak duży kredyt, żeby koszty się zwiększają, no można nie do dnia na dzień, ale często się zmieniają i po prostu zwiększają się, tak? Ja uważam, że na dzień dzisiejszy nie stać jest gminy na takie przedsięwzięcie. Przepraszam. Może za rok, może za dwa, może za 10. Ja jestem, żeby nie było nieporozumień. Ja jestem. Ja uważam, że ta hala jest potrzebna w Korszach. Ale nie tak, jak zadania, które powinny być realizowane już wcześniej. MOH niezabezpieczony, szkoły niezabezpieczone, chodnik, o których 4 lata proszę, no nie mieści mi się w głowie. Czasami, pani radna, musimy trochę wyjść spoza czubek własnego nosa, rzeczywiście jest to naprawdę. I to, że pani mówi, że dzisiaj, gdybym miał to finansować dzisiaj, to rzeczywiście absolutnie do tego tematu nie jest. Dlatego jeszcze raz tłumaczę, finansowanie tej inwestycji rozpoczniemy od ktokolwiek by nie wiem, bo ciągłość władzy istnieje i na nią nikt nic nie poradzi. Dlatego to nie będzie przejaju, ja uważam, to dla nas czy następnej kadencji, następnych rady, to będzie po prostu prezent. Jaki prezent? Co pan wygaduje, panie? No jaki? Pani nie rozumie projektu.
finansowego, naprawdę. Ja może nie rozumiem tego, no, ale panie burmistrzu, jeżeli ja mam 1000 zł w kieszeni, to nie kupuję samochodu za 500 000. Bardzo dobrze. No i na tym rzecz polega. I no właśnie. To nie kupuję, bo z tego względu, że ja nie mogę obciążać. I dlatego właśnie tu się zgadzamy, tak właśnie robimy. Dlatego podkładamy finansowanie na okres 2020-2023. Jeszcze jedno, mnie właśnie powtarzam jeszcze raz, jak można było przetarg zrobić na 11 milionów, tak? A jeżeli my tej kwoty nie mieliśmy w budżecie, dopiero chcemy ją nanieść teraz. Można, można. To można przetarg przed... ale skończyło. My tą inwestycję w budżecie uwzględniliśmy. Uwzględniliśmy ją. Przetarg daje wartość. Wartość daje. I teraz albo decydujemy się, albo się nie decydujemy. Dlatego ja koniec. Pani skarbnik, ja nie podważam tego, co pani zrobiła, ja poszukując środków. Absolutnie. Chodzi mi o celowość wykonania tego zadania. Uważam, że na dzień dzisiejszy, jeszcze raz powtarzam, nie stać się z naszej gminy na realizację takiego przedsięwzięcia. Dziękuję. Następne pytanie. Ja tak słucham i teraz takim według mnie, nie? Też jak jestem studenta, tak jak rozmawiamy, przed, do 20 roku ta hała nie wciągnie do budżetu naszego, oczywiście. Do 20 roku nie obciąży. Mamy wpływy, co rok będziemy mieli wpływy. Przecież mamy tych raków 2 miliony na jakieś inne wpływy, powiedzmy mamy. Jakieś tam mamy swoje założenia, realizacja jakichś tam zadań, jakieś tam oświetlenia, drogi. Przez te 4 lata przecież hala nas nie obciąży. Będziemy przez te 6 lat realizować te zadania drogowo, oświetlenia. Ale po 20 roku, jakiś ten lat ten, zadania przez 6 lat realizujemy, a po 20 roku niestety może już halę będziemy mieli postawioną, po 20 roku niestety musimy zwłaszczyć tylko halę, nie? Tak, ale przez 6 lat już możemy wiele zadań zrealizować, czyli nie one będą wpływać. W wydatkach inwestycyjnych kontynuowanych jest finansowanie hali widowiskowo-sportowej. Natomiast w nowych wydatkach inwestycyjnych to są założenia, jakie państwo radni obecni, przyszli i w przyszłych okresach będą mogli wprowadzać inwestycje, więc nie blokujemy tej działalności. I tak w roku 2019-2020 nowych inwestycji na 1 100 000, później na 2 300 000, 2 500 000, 2 500 000, tyle inwestycji nowych rozpoczętych w poszczególnych latach będzie można robić, oprócz spłaty hali widowiskowo-sportowej. Natomiast jeżeli więc tutaj jest, nie jest blokowanie tego budżetu. Tak? Czyli po co to? Nie mamy zabezpieczenia. Po co to robić? Można odsunąć to w czasie. To niczym jest to zadanie akurat w programie wcześniejszym tutaj Komitetu Wyborczego. To nic, że akurat to jest w programie. Przecież można powiedzieć tak, nie dajemy rady w tej chwili, za dużo jest obciążenie. Nie dajemy, bo nie mamy pieniędzy. Od 2020 no nie wytrzymał. Mam pytanie jeszcze dotyczące już realizacji inwestycji. Czy rozpoczęcie już realizacji tej inwestycji będziemy mogli się ubiegać o jakieś inne źródła finansowania? Co roku, zanim decyzja jest skończona, możemy pozyskiwać środki, gdzie tylko się da, bo tych możliwości może być więcej. Dlatego mamy bardzo otwartą sprawę, to jest mowa związana i ze specyfikacją, dlatego jest bardzo otwarta przestrzeń. Ale to robimy. Nam się społeczeństwo w Korszach kurczy, nie rozrasta. Generalnie w całej Polsce przewidywana demografia, proszę Państwa, do 2020 roku 34 miliony w Polsce ludzi. Pytanie jest, dla kogo będzie ta hala? Okazuje, że ta gmina słynie z tego, że rozpoczęte budowy szacowane na 2 lata rozciągają się na kilka lat. A właśnie w ten sposób to było, panie burmistrzu, pan pamięta lata 90. W ten sposób pan powtarza to samo. Pan powtarza tę samą metodę, co kiedyś nam znany burmistrz Jerzy Skórka. Komu pan chce budować tą halę? Mieszkańcom. Którym? Pokaże pan którym? Wszystkim. Którym? Pokaże pan dwóm klasom gimnazjalnym, która jest obecnie? I teraz mam do... Jaka potrzeba? Proszę mi wskazać, ilu mieszkańców do pana zwróciło się o budowę hali.
procentowo w Korszach. Panie burmistrzu, momencie. Pan już wyłonił przetarg na projekt? Na co? Na projekt. Projekt to jest już od kilku lat. Od kilku lat. Oczywiście. Dobrze. Oczywiście. Druga sprawa, panie burmistrzu, pan wyłonił już przetarg na wykonawcę? No właśnie teraz jest. Jest też, bo dwie oferty, jedna jest tańsza, druga droższa. Po to dzisiaj zwołaliśmy nadzwyczajną sesję, żeby przegłosować zmianę w budżecie, podpisać umowę i ruszyć z remontem. Nie, proszę, proszę nie przerywać, proszę. Nie, ale proszę. Dlatego zwracam się do radnych o rozsądek. Jeszcze w ramach sprawozdania hala widowiskowo-sportowa nie ma być zakończona w 2020 roku, tylko w 2016. Czy ja mogę spytać? Dla kogo ta hala? Dla kogo ta hala, jeżeli mamy już w tej chwili skażone środowisko? Pytam się, dla kogo? Kto zostanie ćwiczyć, żeby wpychać więcej tego ołowika, tak? No. Tak, zupełnie. Zastanówmy się, dla kogo młodzieży nie ma, bo uciekają. Dla kogo ta hala? Ja jestem przeciw. Grupa to przejęła. Proszę. Proszę państwa. Panie burmistrzu, proszę nikogo nie obrażać. Szanujmy się nawzajem. No takie rzeczy opowiadamy. Przecież proszę państwa. A pan mówi takie rzeczy. Dalej pan tak mówi. Szanujmy się nawzajem. W remizie, panie burmistrzu, w remizie uczniowie się uczą. Panie Rafipa. Nie ma szkoły, a pan ma szkoły, panie dowodowo. Bo nie ma, bo z jednej strony pan mówi, coś panu przerywa, z drugiej strony co chwilę pan strąca zdanie do każdego innego. Pan nie ma szkoły. Proszę państwa, szanujmy się nawzajem. Kto chce zabrać głos, proszę podnosić rękę, proszę. Panie burmistrzu, panie Bartasu, proszę ciszę. Jeszcze raz. I przełożyć to w czasie. Nad tym projektem finansowym i inwestycyjnym pracowaliśmy naprawdę około półtora roku, żeby znaleźć rozwiązanie, z którego naprawdę okazuje się korzystają samorządy. Może nie tak liczne, ale korzystają. I on się w praktyce sprawdził. Ale to nie jest. I to nie będzie, ani to nie będzie długo, ani to nie będzie drogo, a będzie z korzyścią. Ja uważam, że szybciej. Im szybciej będzie to lepiej. Gdybym ja tak myślał, jak na przykład część państwa, którzy tu zabierali głos, to dzisiaj wiele wiosek było bez wodociągu, gorsze bez kanalizacji. Tak działać nie można. Uważam, że takie myślenie to jest po prostu myślenie wstecz. Musimy patrzeć do przodu, iść do przodu. Ale tutaj, no nie wiem, być może po prostu szkoda, że nie spotkaliśmy się po prostu w jakimś mniejszym gronie, żeby dyskutować temat i pokazać ten projekt. I by pani wtedy wiedziała, że on nie będzie kosztował 11 czy 12, tylko będzie kosztował 8 milionów. A jeszcze bardzo dla nas będzie to korzystne, bo dopiero zaczniemy to spłacać po 2000 roku, a do 2000 możemy normalnie inne rozwijać. To bardzo istotne. To nie jest rzecz jakaś propagandowa. Realne podejście do tematu wybudowania hali od wielu lat oczekiwane. I co tutaj mieć wiary? Ja chciałem panie powiedzieć, bo moje pytanie nie było takiego, jakie, że jeżeli chodziłem o możliwość szukania źródeł finansowania zewnętrznych w trakcie trwania tej inwestycji. A pani mówiła, że poczekajmy, poszukajmy jeszcze może jakichś innych źródeł, wtedy zacznijmy. Nie? Przecież ta realizacja nie blokuje, czyli rozpoczęcie inwestycji blokuje kolejnych źródeł finansowania tej inwestycji, więc zróbmy tą halę, ale w międzyczasie szukajmy, jeżeli się uda, znajdziemy. No to jeżeli chodzi o dla kogo, no, drodzy państwo, dla wszystkich, tak? No, zaczynając od tych przedszkolaków, o których pan teraz wspominał, poprzez młodzież uczącą się w podstawówce, gimnazjum, w szkole średniej, na nas kończąc i nawet jeszcze, starszych, znaczy to jest dla wszystkich. Ja nie chciałbym spotykać codziennie dzieciaków czy młodzież na torach, którzy tam piją piwo i się włóczą, bo nie mają co robić. A on będzie to odpowiadał, rozumiesz, przyjdzie, no, powie, że on nie wyjeżdżał. Proszę państwa, proszę, czy są jeszcze jakieś zapytania? Tak jak samo przystanek, to są wywiady. Panie Rafipa. 60. Panie Rafipa, nie przerywaj pan. Ale ludzie mają teraz chociaż zadowolenie. Proszę państwa, czy są jeszcze zapytania do projektu tej uchwały?
uchwały? Tak, nie, to czy potrzebujecie Państwo radni przerwy? Nie. W takim razie proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Kosze na lata 2014-2025? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, uchwała przeszła. Uchwała nosi numer... Podziękujemy jako mieszkańcy Kosza. Dziękujemy bardzo. Zobaczycie, za parę lat. 14. Ewa, ale jeszcze nie zakończyliśmy. Nie, bo się... Proszę Państwa, przechodzimy do następnego punktu. Punkt czwarty, interpelacji, zapytania radnych i sołtysów oraz odpowiedzi. Proszę o pytanie. Mam nadzieję, że ktoś rozliczy radnych za to. Nie, jeżeli nie, to w takim razie... Ja mam jeszcze prośbę. No i co z tego? Gdzie jest to przeciw, że z nazwiska, tak? Że rada za dużą prośbę. Jeżeli nie ma, w takim razie proszę Państwa, wpłynęły do biura radnych dwa pisma. Jedno pismo jest to doręczenie postanowienia odpisu sądowego. Redaktor naczelny tygodnika Informacje, pan Tomasz Ter, wiadomości z Korszęczna, Reszla, Barcień i Srokowa, skarżył na uchwałę Rady Miejskiej z 30 grudnia 2013 roku, gdzie zmienialiśmy po prostu zmiany w statucie, wyznaczając stanowiska dla mediów, żeby wiadomo, po czemu to służyło, żeby po prostu obrady były prowadzone publicznie, żeby te przedłużacze, które tam walały się, nikomu nie zagrażały i tak dalej. I wtedy zmieniliśmy uchwałę i wyznaczyliśmy stanowiska dla mediów. Pan redaktor zaskarżył naszą tą uchwałę do sądu. Sąd umorzył. Dziękuję, proszę Państwa. W ten sposób zamykamy